Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Proszę Was bardzo, że jeżeli podobają Wam się materiały, zostawcie łapkę i przede wszystkim komentarz, dlatego że to bardzo pomaga do rozwoju kanału. Mamy świetne liczby, natomiast bardzo mało z Was osób klika jeszcze subskrybuj, dlatego zachęcam Was, bo tych materiałów będzie dużo i będą po prostu fajne. Dziś Mitsubishi Evo 9. To nie ta, co była ostatnio, tylko inna, choć jest taka sama. Jedyną różnicą tego samochodu jest to, że tamten miał wlot na dachu, no i oczywiście karbonowe lusterka. Ta ma normalne i też nie ma wlotu na dachu. Nie jest to też auto do sportu. Są przyciemniane szyby, nie chcę otwierać, bo już jest wszystko zaklejone i przygotowane. W tej chwili zaraz będziemy jechać na piaskowanie. Zresztą bardzo będę chciał Wam pokazać ten proces, jak to w ogóle wygląda. Ten samochód nie ma klatki w środku, jest w pełnym oryginale. Siedzenia, wszystkie wygłuszenia, wszystko jest tak, jak powinno być. Oczywiście ta sama przypadłość, która jest również w tamtym Evo, gdzie widzieliście cały proces konserwacji. Tu będziemy robić podobnie, z małymi modyfikacjami, dlatego że komora będzie szła już w połysk, a nie w poliuretan. A oczywiście będziemy wzmacniać cały wózek, dlatego że tutaj wygląda to trochę gorzej. Zresztą chodź, zobacz. Proszę pana, pan tu kucnie, pan tu? I tam z drugiej strony widzisz pan taką dziurę? Taką z rdzy. No tam na wprost, proszę pana, na podróżniczce tam. Widzisz pan takie... No piękne. I tak samo, proszę pana, tutaj też już wszystko rdzewieje z tej drugiej strony. Od tej strony nie, ale od tej wszystko jest pordzewiałe. Nie mam możliwości technicznej w tej chwili przewrócić tego samochodu, żeby wam to pokazać. Natomiast przed samym piaskowaniem na pewno nakręcę wideo i też pokażę wam, co dokładnie jest uszkodzone. Auto, znaczy uszkodzone, zeżarte. Auto jest naprawdę w bardzo fajnym stanie. Natomiast no niestety jest ta zależność i we wszystkich Japończykach właśnie na łączeniach tych wszystkich wózków czy ram szczątkowych, jak zwał, tak zwał, pojawia się ruda. Tak samo jest zresztą tutaj z przodu, co też zobaczycie już niedługo, kiedy będziemy ten samochód piaskować. Także no cóż, zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Myślę, że będzie długi, ale ciekawy. Słuchajcie, nie uwierzycie, chłopak zaczął o godzinie 11 rano, jest 18.07, na 18 mamy umówioną już lawetę, żeby przerzucić samochód i jeszcze tutaj potrzebuje 2-3 minut. Jest niesamowita zadyma, nie wiem jak wam to pokazać, bo tu jest pod światło. Ale jeżeli komuś wydaje się, że piaskowanie to 5 minut, to nigdy nie jest 5 minut. Dobra, będziemy chyba kończyć, bo już widzę, że dochodzi tam do momentu, w którym ostatnie poprawki i będziemy pakować auto. Mamy już auto wypiaskowane i pokazało się kilka niespodzianek. Idziemy od końca tylnej prawej podróżnicy i wygląda to tak. Dziura, dziura, dziura i dziura. I oczywiście całe to mocowanie jest już przegnite. Marek już tutaj zaczął wycinać wszystko. Zaraz postawię timelapsa, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wszystko wygląda od podstaw. Postaram się go jakoś tak super postawić, żeby było wszystko widać. No oczywiście tutaj u góry to samo, powtórka z rozrywki. Podróżnica co prawda od wewnątrz wygląda o wiele lepiej. Natomiast tutaj niestety, ale jest to samo. Tak samo te mocowania, to już też jest przegnite. Tutaj zresztą widać wrzery. Tak samo widać tu wrzery. Będziemy to wszystko wzmacniać. Tutaj z tej strony, na tej prawej podróżnicy jest tak samo. Dopiero się to zaczyna oczywiście, ale tu już widzicie, jak to wszystko jest wyżarte. Reszta samochodów w zaskakująco dobrej formie.
nie ma tutaj żadnych niespodzianek, oprócz standardowych miejsc tutaj przy końcu podłogi tylnej jest tutaj malutka dziura, ale to sobie delikatnie wytniemy i zalejemy miedzią, ponieważ w środku jest całe wyposażenie, więc tutaj też nie będziemy wymieniać, żeby nie robić jakichś większych szkód. Gumy tak mocno trzymają, że nie chciały zejść pod piaskiem, no ale to tylko świadczy o jakości tego wykonania oryginalnego samochodu. Całkiem dobrze to wszystko tutaj wygląda, progi też całkiem dobrze. Jeśli chodzi o podłużnice z przodu, zostały one lekko podpiaskowane dołami, żeby to po prostu zabezpieczyć fajnie w kobrę i dobrze to wygląda. Jedna i druga fajna, zdrowa, nic tutaj się nie dzieje. Dobrze, słuchajcie, idę po kamerę i zaczynamy działać z Evo. Jesteśmy już po blacharce, mamy auto przygotowane i za chwilę będziemy nakładać epoksyd. Jeśli chodzi o blacharkę, no niestety trzeba było jednak wymienić te poszycia tutaj kończące podłogę, dlatego że całe były zardzewiałe. De facto z jednej i z drugiej strony. Oczywiście, że to potem trzeba będzie uszczelnić, żeby wszystko miało ręce i nogi. To zostało odpunktowane w całości, potem zgrzane w oryginalnych miejscach. Jeśli chodzi o podłużnicę, to faktycznie lewa podłużnica w dość dobrej kondycji. Dość dobrej. Widzieliście wcześniej, jak to wyglądało na wideo, jeśli chodzi na timelapsach, jak to wyglądało na prawej podłużnicy. Na lewej było podobnie, tylko po prostu krócej, czyli ta cała część tutaj, to wszystko jest w bardzo dobrym stanie. Samo mocowanie oczywiście pognite, tak samo tutaj w środku w mocowaniu wahacza też w środku były dziury, zostało to zrobione. Oczywiście jeśli chodzi o prawą podłużnicę, no to co to dużo mówić. No niestety była w tragicznym stanie, została odbudowana praktycznie od momentu tutaj wahacza przez praktycznie całą długość, został ten jeden kawałek tutaj z gwintem, bo był po prostu zdrowy, z tej strony też trzeba było ją odbudować. No niestety, tak to wszystko się dzieje w tych samochodach. Przyznam szczerze, że mamy kilka teorii do tego, dlaczego tak się dzieje, ale to może na inne rozmowy. Póki co oklejone, wymyte, za chwilę zaczynamy nakładać epoksyd, więc tą procedurę znacie już z innych naszych materiałów, także pokażę Wam efekt końcowy. Mamy już samochód w epoksydzie. Całe podwozie, położone są trzy grube warstwy, poczekaliśmy 3 godziny i w tej chwili zaczynamy nakładać mokro w mokro, żeby można było spokojnie położyć sobie wszystkie gumy bez stresu i bez jakiegoś dłuższego tutaj napięcia i nie trzeba będzie tego szlifować. Tak zabezpieczony samochód, przede wszystkim grubo epoksydem, daje nam ten komfort, że w razie czego jakiegoś odbicia czy czegokolwiek będziemy mogli spokojnie sobie już będziemy widzieć tylko epoksyd, a to będzie nas mocno chronić. Tu już zacząłem na kola i taki będzie kolor całego auta. Mamy już położoną warstwę mokro w mokro. To jest dokładnie Spectral 32500. Dzięki temu
przez 7 dni. Nie trzeba nic szlifować, nic robić. Przy ostatnim Evo pamiętam, że w komentarzach pisaliście o tym, co to dokładnie jest, więc powtarzam, Spectral 32500. Po odparowaniu epoksydu, czyli po 2-3 godzinach, generalnie epoksyd z NFTC, na niego można nakładać kolejne warstwy z linii Novola po minimum, tak szacuje się, znaczy w karcie technicznej jest godzina. Natomiast ja zawsze czekam 2-3, maksymalnie do 10, chociaż niby do 12, ale uważam, że do 10. I w tym momencie możemy sobie nałożyć jakąś tam warstwę. Ja akurat nałożyłem 32500, możecie też nałożyć cokolwiek praktycznie chcecie, oprócz pachlówek natryskowych, które wymagają dokładnego wyschnięcia, oczywiście zaszlifowania i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już jest wszystko zrobione, kończymy na dzisiaj. Mokro sobie przeschnie, tak naprawdę za godzinę będzie już, to będzie już suche. Będzie można już kłaść gumy, natomiast my będziemy to robić dnia następnego. Jutro położymy gumy, powinno odparować w ciągu 2-3 godzin i będziemy nakładać kobrę. Dlatego, żeby jutro też zamknąć to podwozie i przejść do komory silnika. To tyle, słuchajcie, w tym materiale. Idziemy dalej. Położyliśmy wszędzie gumy, tak żeby to było wszystko pozabezpieczane. Część oczywiście została oryginalnych, których tam nie trzeba było zrywać. Tutaj są te wszystkie elementy zagumowane. Zrobione wszystko jest tak jak być powinno. Wszystko jest pozabezpieczane. Tam gdzie były wątpliwości, zostały gumy przyciągnięte jeszcze raz. Wszystko jest tutaj pozabezpieczane. Będziemy teraz kłaść kobrę. Tutaj pod spodem już jest epoksyd, już jest podkład mokro w mokro i za chwilę będę tutaj wszystko już kończył. Zostaje nam komora i będziemy, myślę, że na koniec tego tygodnia wydawać samochód. Zresztą do Piotra już dzwoniłem i na piątek jesteśmy umówieni. To chyba tyle. Taki kolejny etap, żeby gdzieś tam był do kroniki z tego samochodu.